Halo, halo, dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym oczywiście odcinku z Mafii 3. Słuchajcie, musimy sobie poczekać na ciociunię, która, nie wiem, będzie odbudowywać Barusamiego? Tak mi się wydaje. Zaraz zresztą zobaczymy. No jest tu ciociu zaraz obok. Taki ładny. Kradziony. Ładny, nie? No. Jak jej łeb lata z tyłu, patrzcie. Patrzcie, ja pierdolę, co to jest. Chlus, 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 chlus. Dobre. Naprawdę dobre. Co to ciocia nie widzi, jak Lincoln ładnie jeździ, nic nie mówi. Kurczę, no musiał tu wyjechać, no. No, zrobili. Pozostały czas. Ukończono, o dobra, coś za wolno wczytało misję. Konstrukcja nie naruszono, odblokowano misję fabularną. Ej, nie widzę. Czy to jest gdzieś tutaj? A, dobra, wczytała się. Ja jestem za szybki po prostu, a gra jest za wolna. You want to reopen Sammy's? I want you to do it. I'll just help you get the place back into shape. Maybe some improvements here and there, too. What do I know about running a bar, Aunt Lil? It's important enough for you to figure it out. People in the Holler need to see black folks owning their own, just like Sammy did. Look, if you want, just get me the cash I need to start repairs. Aha, no tak myślałem. Tak myślałem, zacznij remont. Konstrukcja, haha. Co mamy, dać jej tak? O! Wyremontuj Barsamiego, otóż go ponownie i ulepsz. Wyświetl ulepszenia, pozostało dwa, czekajcie. Aha, tu jest bar, tu wszystko, dobra, dobra, dobra. Kminie, o co chodzi? Dajmy Enter. Wykończ parter i przywróć piwnicę do poprzedniego stanu. 20 tysięcy, enter, ulepszono. O, widzicie, czyli kurczę, możemy tak naprawdę cały bar odnowić. Przepraszam, już jest odnowiony. No tak, no możemy tutaj dużo zrobić. Czyli co, tutaj będziemy mieli taką dziuplę też pewnie tego Lincolna, nie? Taki główny, gdyby, nie wiem, dom, budynek. Mi się wydaje. Ale ogólnie widzę baru samego odbudowany. Bardzo się cieszę z tego powodu. Pozostało jedno ulepszenie. No i tutaj mamy kolejne ulepszenia wszystkiego. Zobaczcie, dekoracje, muzyka, kuchnia, piwnica, personel. O matko. No dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Podłogę i przemawiające, żeby... O! 350? Nie, 35 tysięcy. Aha, 35. No aż się zdziwiłem, że 350. To by było niemożliwe. Dobra, ulepszmy to. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. To jest naprawdę ciekawe. Co nam tutaj gra wczyta? Czy tu się podłoga zmieniła? Może? Może, nie wiem. Naprawdę nie wiem. A nie, no tutaj to się zmieniło, co jak co. No teraz to widać, dywaniki, sriki i tak dalej. Weź to kurwa czyść. Te. Ale chałupa teraz, o człowieku, jak to zajebiście wygląda. O kurde. No to kozacko wygląda, co jak co. Przecież zaraz całą kasę tutaj, kurczę, wydam.
Patrzcie, zdjęcie. Ukończono. Damn, man, Lil, you starting to make Sammy's look like something. Boy, this is all you. You putting your mark on. No tak. A to co? No nie wierzę. No nie wierzę po prostu. No zawsze coś pod górkę. Ci kurwo wyjdę zaraz, śmieciu szmaciarzu. Dixie, mother. Aunt Lil, I need you to get these people downstairs. I'll slip out through the garage and deal with this. Kurwa mać, no co za gnoje. Gdzie ty chuju jesteś? Gin, śmieciu. O kurde, to bolało. To bolało. Dobra, jest śmieć jeden. I tak go zabijemy. Nie ma innej opcji po prostu. I see one more Dixie piece of shit coming after Sammy's, and it's your ass. Yeah, yeah. Whatever you say, big man. Goddamn right. Night, night, motherfucker. Dokładnie. Dobranoc, kurwysynu. Gin, śmieciu. Tak jest. Dobra, co nam ciocia powie? Coś ty narobił. Dixie boy shouldn't be a problem anymore. Honey, as long as you're black, angry white boys will always be a problem. You ain't wrong. Ale nigdy, nigdy nie może być łatwo, tak? Myślę, że muzyka by się przydała, tak czy siak. Mamy 50 tysięcy, co możemy się pobawić jeszcze. Ukończ misję mały Ernie. Jakieś misje trzeba pokończyć, żeby odblokować tu rzeczy. Patrzcie, patrzcie. Tak, kuchnię musimy, żeby mieli co żreć. Dobra. To byśmy mieli. Piwnica. No i mamy tym sposobem ledwo 30 tysięcy. Hihi. Dobra, co tu jeszcze możemy kupić? Za swoim pracownikom jakieś nowe, przyzwoite ciuchy. No oczywiście, że im kupimy. Niech ściągają lepszą klientelę, nie? Dobra. He's supposed to be, but he needs some help dealing with the car he lost in a race. Reggie's all right. O proszę. Just gets mixed up in mess sometimes. Porozmawiaj z Reggie'm. A to ten koleś. Reggie, it's Sammy's boy, right? Nice to see the place up and running again. Thanks. Now what's this I hear about you losing your car? Got my dumb ass in a pink slip race. White boy named Shorty won her down in the bayou. Okay. If I get your ride back from Shorty, you come work for me? If you win. But Mr. Clay, Shorty will be driving my car. She moves like a goddamn rocket, but that means you can overtake her around the corners. Get yourself something fast that can handle turns. Well, I'll do that, man. Hold tight, Reggie. Get my car back, sure. O kurczę. Jakiś wyścig, no panie. Szybki samochód. Miałem szybki samochód, ale on chyba zniknął. No oczywiście, że zniknął, no bo kurwa przecież. Dobra, czekajcie. Co my mamy tutaj szybkiego? Klasa sportowa. Klasa sportowa może? Egzotyczna. Co tutaj jest szybkie? No to jest dość szybkie. Jeszcze troszeczkę to podtuningowałem, więc powinno być w miarę dobre autko. Gdzie ten koleś jest? No, wypadł, chłopie. Kurde, no szkoda, że tamtego autka nie mam. No, ono było naprawdę szybkie, fajne.
Jeszcze możemy ewentualnie przestrzelić im opony, chyba że to nie przejdzie i nie zaliczymy misji. Też tak w sumie może być. Ale to autko jest zwrotne na pewno, co nie, ono nie ślizga się aż tak strasznie jak tamto, co przed tym mieliśmy. No tylko że jest wolniejsze, nie? Wolniej się zbiera. Gdzie my jedziemy? Na moczary znowu? Sorry, że ten, że nic nie mówię, ale kurczę, skupiam się, bo tu France te auta mogą z naprzeciwka też nadjechać. O, właśnie o tym mówiłem. I by było bum. Dobra, kolego, gdzie ty jesteś? Tutaj. O kurde, to jest taka fura? Aż taka? No to nieźle. Wheels, man. She just for show? Fuck, son, I'll race you for pinks right now. Coś mi się nie wydaje, że że wygramy. Oj, nie wydaje mi się. O, ty śmieciu! Gin! Dziesięć punktów kontrolnych, no dobra. Jasna cholera, już mnie dogania. A czemu przez chwilę miałem drugą pozycję? Co to się zbadziło? Chyba cię pokurwiło, że cię dam, że się dam wyprzedzić, ty kurde. Ja pierdzielę, ja nie lubię wyścigów, naprawdę nie lubię. Zwłaszcza po takim terenie. Czemu nie możemy się ścigać normalnie po asfalcie? Boję się, kurczę, przestrzelić mu oponę, bo nie wiem, czy by to nie zakończyło misji. Wow, on tam pojechał, patrzcie, ja na skróty, a ten normalnie drogą, co za debil. O, niciula, nie ma takiej opcji. Zaraz mu naprawdę przestrzelę oponę. Jak mnie zdenerwuje. Ty, wygrałem. Ło, człowieku, na fuksie, ale wygrałem. Holy shit, man. You show shorty. See you at the bar? No doubt. Talk to Miss Lily when you're ready to bring me on. Łe, dobre. Jeszcze mi powiedzcie, że teraz to jest moje autko, to w ogóle już. Odbuduj bar Osamiego, wyremontuj bar. Czekajcie, czekajcie. Tutaj gdzieś był warsztat samochodowy, tylko kurde, gdzie on jest? Tutaj. Jeżeli to by było moje autko, no to kozak po prostu. No widzicie, w dobrych rękach to ten samochód wygrałby każdy wyścig, ale
Że to tamten koleś prowadził, a nie ja, no to widzicie, tak się dzieje, jak się stało. Nie, tak się stało, jak się stało. Nie, tak się dzieje. O Jezu. Jak zwykle brama zamknięta. Wejdźmy do garażu. Nie wiem, czy coś mi to da. Wygląd, silnik. Aha, patrzcie, możemy takie... Ojej. Bajeranckie silniczki robić. Dobra, zamontujmy, bo to ładnie wygląda. Czekajcie, ja sobie w ogóle podniosę trochę mikrofon, bo mi tutaj przeszkadza. To sobie możemy zrobić takie jakieś fajne. Takie sobie zróbmy. Widzę, że nie jest taki drogi straszny interes tutaj ta zabawa. Ale i tak już kasy nie mamy, nie? Wydaliśmy na bar. Mamy poblokowane, to jest malowanie, to są koła. Jakieś takie. Akcesoria, wnętrze, kolor wnętrza może być. Dobra, tu już nie będziemy nic zmieniać. Nie wiem, mam nadzieję, mówię, że to jest moje auto, bo normalnie jest kozackie. Teraz tak, prowadzi nas tutaj dalej do baru, czyli tutaj, wyremontuj bar, kupuj dalej dostępne ulepszenia baru samego. W portfelu nie mamy nic, w domu, w sejfie mamy 20 tysięcy tylko, z 100 chyba 30 prawie. Więc w takim razie, nie wiem, pojedźmy tutaj może i zróbmy jakąkolwiek misję, żeby kasę zdobyć. A że jesteśmy tak blisko, to możemy tą ciężarówkę zawieźć, czy co tam jest. Nawet w sumie nie pamiętam. Tylko co z tym autkiem, kurczę? Czy ono będzie dostępne? Czekajcie. Czy ono będzie dostępne? Jest! Patrzcie. Jest dostępne, super. Czyli to już będzie to autko, ono już się zapisało pewnie, super. Fajnie się nim jeździ, naprawdę, zwłaszcza po tych wertepach tutaj, to już nie jest to, co w tamtych samochodach, tych pierwszych. Że wyskoczyłeś, a ono kuźwa tak leciało, że lecę, bo chcę normalnie. Patrzcie, jak przedtem byliśmy blisko tej misji, ja kurczę zapomniałem o niej kompletnie, że tutaj jest właśnie marihuaninę do ogarnięcia. Tylko jak tam się dostać? To jest wysepka, czy co to jest? Halo, halo. Halo, halo, właśnie. To jest jakaś taka ala wysepka chyba. Na nią się tutaj nigdzie nie dostaniemy. Tędy. Czekajcie, może tutaj gdzieś? Tu jest jakiś zjazd. Dobra. Jest łódka. O, widzicie, nie muszę płynąć w pław. Hurra! Chociaż tyle dobrze. Boże, tutaj są te aligatory francowate, nie cierpię ich normalnie. Tak, jesteś blind, bo tak. O matko, ile ich tu jest? Ukradnij łódź, aha! My tu łódkę mamy ukraść, o proszę. Tam coś jest? Chyba nie. A jakieś pierdółki. Nie będę tego zbierał na razie. Znaczy, pewnie w ogóle tego nie będę już zbierał. Już mi się nawet nie opłaca. Na razie mamy na tyle wszystkiego. Uh-oh. Uh-oh. Lekkie agro tutaj mamy. O
O ty kurde. Gdzie on jest? Okej, jeszcze jeden. No i pięknie. Dobra, mamy w takim razie dostęp do łódki. Dostać marihuanę do biznesu Kassandry. Aha. Czyli to jest ta misja od niej. No dobra. No tak, przecież fioletowe. No fioletowe to do niej należą. Zapomniałem. Zielone są tego kolesia, a niebieskie Vito. No dobra, tylko teraz czekajcie, bo my tam gdzieś mamy dopłynąć. Czyli tak, musimy tu i tu chyba przepłynąć w prawo. W lewo, tak, kurde, w lewo. Teraz, żeby się nie wypierdzielić z tym ładunkiem całym. Tak jak ostatnio, Boże. Nie zapomnę tego odcinka, nie? To była jakaś po prostu porażka. Prosta misja, widzę. Tutaj weź i wjedź. O, dobra, coś takiego. O Boże, jeszcze tym, no tak, zapomniałem. I zaraz będą do mnie pewnie strzelać. Mhm, wcale bym się nie zdziwił. Dobra, na razie nikt nie strzela. Dziwne. Zawsze gdzieś tutaj właśnie tymi samochodami jeździli, jak transportowałem właśnie coś na tym, na właśnie takim wozie, to zawsze gdzieś tutaj jednak strzelali, jeździli samochodami. Bożeż ty. Tromse, kurde, dziadu jeden. Boże, ale zarąbałem w mikrofon. Sorry. Boże święty, my to wieziemy do niej do domu, czy o co tutaj chodzi? Gdzie to tak daleko? Do biznesu Kassandry. Może rzeczywiście. Ty, chyba do domku do niej wiozę. Nie, co to jest? Magazyn? A no może i magazyn, no dobra. W sumie logiczne. Okej. Wróć do Emanuela. Świetnie. To ja potrzebuję samochód, weźmy sobie ten, bo on jest fajny. No, come on. That's a big help. A po co my mamy do jakiegoś Emanuela wracać? Chwila, co to kurczę? Co to? Może tutaj też jest jakaś taka little fabuła, czy coś? Jezus Maria, nie zauważyłem go.
Patrzcie, łba mu nie urwało. To kurde. To ci gra. To ci gra dopiero. Wyobrażacie sobie w takim samochodzie dachować? Bo ja właśnie nie. Przed chwilą nam udowodniono w tej grze, że nie urwie nam łba. Nie? Nie. W życiu. Aha, tutaj wróciliśmy. O Boże, kiedy ja tutaj byłem ostatnio? X set odcinków normalnie temu. Tutaj gdzieś ten koleś, kurde, jest. Ja wiem, o co chodzi. O matko, weź teraz się tam dostań. Ja pierdzielę. Gdzie ja poszedłem? Byłem przekonany, że tutaj jest przejście, ale nic z tego. No tak, środkiem tutaj się wchodziło i on tam gdzieś był z tyłu, z tyłu. Nie tu. Gdzieś tutaj, nie? O właśnie, tutaj ma to biuro całe. Lukatu decided to stop by. Thought you forgot about me. Running weed takes time. That it does, Frère. Can't imagine what it must have been like running people. How many folks you think you got out of Haiti? I only remember those I could not save. Bullshit. When I was in country, once in a while we get a chance to evacuate a village before the napalm dropped. Wasn't a SOP, but we still did it. Had a couple close calls when the bombers showed up early. But I remember every single face. So how many were there? 43? Should have been more, but some folks didn't trust us. Thought we were gonna march them into a shallow grave. Still remember the fear in their eyes. Nothing motivates quite as well as fear. Not a damn thing. So how would it? What was your count? 226. Goddamn. One boat every night, but 10 months. Mostly women and children. The men were either enlisted or disappeared. We had more refugees than we knew what to do with. They didn't always survive the trip, but dying on the bateau, running from Papa Doc was better than the alternative. Dodging Dixie cocksucker sounds like Christmas morning by comparison. If you would have told me 15 years ago that all this would happen, I would have called you crazy. I believe I'd die an old man with my family all around me. Yeah. Not in this life, anyway. No. Not in this life. Keep bringing in the marijuana, Frère. This is our life now. To co, to nie koniec? To jeszcze będą te? There's a large word of that warning we fear carries a lot of risk. Maksymalny dochód z biznesów. Chwila, chwila, co to mi tutaj tata pokazuje misja? Gdzie to mnie prowadzi? A nigdzie mnie nie prowadzi. Gdzie to? Co to, kurde? Ej, ewidentnie mi tutaj... Zobaczcie, maksymalny dochód z biznesów, bieżące zadanie. No i... I gdzie ta misja jest? To znowu się coś zbadżyło? No oby nie, oby kuźwa nie. Bo nie będzie ciekawie. Chyba, że to jeszcze mamy zrobić. Ukradnij transport broni dla Kassandry na przykład, nie? Tu gdzieś też mieliśmy przecież jakieś misje. O właśnie, tutaj coś jest, patrzcie. Ukradnij półciężarówkę. No dobra. Jak już tak robić te misje... Tak ten, i tak więcej byśmy tutaj nie zrobili tak naprawdę w tym odcinku. A takie te misje poboczne gdzieś jeszcze można... Można zrobić, bo może się udać, nie? One nie są trudne. Dość szybko je się robi, bo to jest tylko transport po prostu z miejsca na miejsce. Tak samo właśnie z tą bronią tutaj, to jest tylko transport zwykły. Porozwalać paru gości i ukraść ciężarówkę z bronią i tyle. Chyba, że nam się później ta misja wczyta z
tym kolesiem. Jakaś kolejna właśnie, gdzieś marihuaninę znowu ukraść na przykład, nie? Też tak może być. Aha, pogratulować, tak, brawo, debilu. Brawo, debilu. Dobra, to jest pracownik, jego nie zabijemy. Okej, jeszcze tam kilku zostało na zewnątrz. Okej, o, jakiś ten, patrzcie, plakat. W środku jest jeszcze kilku i jeden jest tutaj gdzieś na tym. Na zewnątrz, gdzie ty jesteś. Łowi sobie, ty dobry koleś, nie? A, tutaj jesteście. Okej, po robocie. Ukradnij transport broni. Dobra, czyli nie mamy jej rozwalać, tylko ukraść. W ogóle czy na tą ciężarówką pisało jakieś 67, nie wiem co to znaczy. Tak, widzicie? Widzicie jak to jest właśnie z GPS-em, pokazuje w prawo? No to jadę w prawo! No od razu w prawo kręcę, no i tak kurde bym skręcił, o właśnie tam. Jak kiedyś gdzieś właśnie u nas była, nie wiem, chyba w tamtym roku. Była taka sytuacja, że dwie kobiety gdzieś się wybrały, oczywiście nie z moich tutaj terenów, a że góry, lasy dookoła, nie? No to sobie wklepały GPS, żeby dojechać i autentycznie GPS wyprowadził je w bardzo dobrą drogę, bardzo. Straż musiała kuźwa się przekopywać przez lasy, żeby je wyciągnąć stamtąd. Powiedzcie mi, kto mądry, jeżeli widzi, że to jest droga leśna, jest nieodgarnięta, kto jedzie samochodem tam? No, kto? No, obcy ktoś, kto nie zna terenu. I nie będę mówił, bo nie chcę jakimś, nie wiem, wyjść, wiecie, na jakąś świnię. No, ale kobieta, no, sorry, no. Dziewczyny, myślcie, kurczę, też trochę. Naprawdę. No i co? No i akcja, kurde, ratownicza, wyciąganie kobiet z lasu normalnie, nie? Wyobrażam sobie w ogóle, raz, że jacy byli w ogóle wnerwieni strażacy, bo przecież też się biedaki tam kurczę namaźli, ale wyobrażam sobie ich w ogóle minę, jak zobaczyli, że to dwie dziewczyny, biedne, przerażone. Co się dzieje, nie? Dobra, czy to już wszystko? Wróć do Kassandry. O, widzicie? Mówię, no, za wolno się wczytują tutaj te misje. Ja już bym dawno, kurczę, auto zamówił i pojechał. A tu jeszcze coś ma nam do powiedzenia. Kassandra. Dawno żeśmy u niej nie byli. Jakaś kasa, proszę bardzo. Dobra, coś jeszcze. No nie mów, że jeszcze jakieś kurde misje mam ci robić, ty taka inna, o Jezu, co to się stało? Chyba jej coś rozwaliłem. Ale to niechcące było. Tak, tutaj nie wskoczy, świetnie, jak zwykle nie tym wyjściem wyszedłem. Nie wiem, co to za auto nam teraz tam pokazuje. Boże, ktoś się czymś tłucze, niedobrze. O, patrzcie, przetransportowali nam samochodzik, nie musimy go wołać, super. Ale teraz tak, co nam tutaj na mapie jeszcze? Coś nam tutaj pozaznaczała? Nie, chyba nie. Mamy bimber, jakieś pierdoły. Jak u niej wygląda biznes? Zarobki maksymalne. Zobaczcie, zarobki maksymalne. Baza operacyjna gangu. Wydaje mi się, że u niej już nie mamy, raczej nie mamy misji do zrobienia.
Tutaj mamy coś do zrobienia na pewno. Coś musimy przetransportować i to chyba chodzi o to tutaj. O tą ciężarówkę, którą musimy ukraść. I wydaje mi się, że też by były wtedy maksymalne zarobki. Co to jest? Aha, tutaj jest marihuaninę. Dobra, to wybierzemy się jeszcze po marihuaninę. Zobaczymy, jak to tam wszystko rośnie sobie ładnie.